Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na książkowe Never Have I Ever, czyli takie troszkę Wasze założenia na mój temat, rzeczy, których myślicie, że nigdy nie zrobiłam, dotyczące oczywiście tematu około książkowego. Ostatnio taki film widziałam u Marty z Do Góry Książkami, ale wiele osób go nagrywało, także na pewno jeżeli jesteście ciekawi innych wersji, to jak piszecie na YouTubie, to na pewno znajdziecie wiele takich filmów. A ja Wam z tego miejsca jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystkie Wasze odpowiedzi właśnie do skrzyneczki, ponieważ parę dni temu na Instagramie wstawiłam pudełeczko, w którym mogliście te swoje założenia pisać. Trochę tych odpowiedzi się pojawiło, tak więc za wszystkie bardzo Wam dziękuję i myślę, że możemy już przechodzić do odpowiadania na nie. Pierwsze założenie to nigdy nie sprawdzałaś ostatniego zdania w książce. Sprawdzałam. Jako dziecko robiłam to dosyć często, to znaczy często po prostu zaglądałam gdzieś tam na ostatnią stronę książki i czytałam ostatnie zdanie. Teraz już tego raczej nie robię, po prostu jakoś tak, nie wiem, nie widzę w tym sensu, ale rzeczywiście kiedyś to robiłam, tak więc nie jest to dla mnie żadna nowość. Wynika to z tego, że jeżeli nie jesteście ze mną nowi, to na pewno wiecie, że ja jestem dosyć niewrażliwa na spoilery, mnie te spoilery zupełnie nie przeszkadzają, no i po prostu nie przeszkadzało mi to, że sobie gdzieś tam zdradzam zakończenie książki, to dla mnie zupełnie nie był problem i po prostu już od dziecka to robiłam, także tak, zdarzyło mi się zajrzeć do ostatniego zdania książki. Kolejne Wasze założenie to nigdy nie złamałaś grzbietu książki. Ja to robię dosyć często, to znaczy to oczywiście nie jest tak, że sobie siedzę i nie wiem, w wolnym czasie łamę książką grzbiety, natomiast rzeczywiście to robię, ponieważ wzięłam sobie tutaj książkę, żeby Wam to zademonstrować. Książkę, która i tak ma już ten grzbiet złamany, więc nie złamie się bardziej, także nie krzyczcie na mnie. Jest to Siedmiu mężów Eileen Igo, wybór zupełnie przypadkowy, natomiast ja nie robię czegoś takiego, że wiecie, jeżeli książka jest złożona w taki sposób, że nie da się jej rozłożyć, to ja nie robię czegoś takiego, nie męczę się czytając, bo książka to jest przedmiot, który ma służyć mnie, a nie odwrotnie. Tak więc jeżeli tak już jest złożona, no to po prostu ją rozłożę i ten grzbiet się siłą rzeczy złamie. Czasem też czytam książki w ten sposób i jakby wiecie, dla mnie to nie jest problem, to jest książka, która jest moja. Oczywiście robię tak tylko z własnymi książkami, żeby nie było, że z jakimiś pożyczonymi od kogoś, czy z biblioteki też tak robię. Robię tak z książkami, które są moje, które mam na własność. Ja jestem osobą, której to zupełnie nie przeszkadza, a też lubię wręcz, kiedy książka ma złamany grzbiet, czy po prostu jest taka, wiecie, używana, że widać, że ona była czytana, że ktoś ją lubił, że ktoś rzeczywiście no, włożył serce w jej przeczytanie. Niektórzy mają tak, że lubią, kiedy ich biblioteczka wygląda nieskazitelnie, te książki są ułożone idealnie w rządkach, wyglądają jak nowe, prosto z księgarni. Natomiast ja lubię coś przeciwnego, to znaczy lubię, kiedy ta książka ma, wiecie, jakieś znaczniki, kiedy jest gdzieś może przebrudzona, kiedy ma jakieś podkreślone fragmenty w książce w środku, kiedy są być może jakieś notatki gdzieś na marginesach, właśnie kiedy ma złamany grzbiet, bo to wszystko sprawia, że ta książka wygląda na taką bardziej spersonalizowaną, wygląda na taką, która rzeczywiście była czytana, a nie jest tylko ładną ozdobą na półce. Także ja jestem z tego przeciwnego bieguna i jak najbardziej nie mam problemu z tym, że książka ma złamany grzbiet i zdarza mi się to robić dosyć często, po prostu to zależy od tego, jak książka jest wydana. Jeżeli wydana jest w taki sposób, że dobrze się rozkłada, bez łamania grzbietu, no to nie ma problemu, a jeżeli wydana jest właśnie tak, jak na przykład Evelyn i Go, że podczas czytania ten grzbiet się złamał, no to trudno. To jest tylko przedmiot, takie rzeczy się zdarzają i nie widzę w tym absolutnie żadnego problemu. Nigdy nie ubrudziłaś książki jedzeniem albo napojem? No i tutaj właśnie wracamy do tego, co powiedziałam przed chwilą. Dla mnie książka to jest tylko przedmiot, więc jak najbardziej jem i piję nad książką. To znaczy jem bardziej jakieś takie, wiecie, chipsy czy jakieś przekąski, bo na przykład znowu tutaj nie jestem jedną z tych osób, które potrafią, nie wiem, jeść obiad i z boku trzymać książkę i tą książkę czytać jednocześnie jedząc obiad. Ja tak jakoś nie potrafię, raczej do jedzenia czy do jakiejś takiej właśnie czynności włączam sobie coś na YouTubie, na przykład BookTube'a, innych twórców i po prostu coś oglądam albo jakiś odcinek serialu. Nie potrafię czytać, natomiast oczywiście czytając książkę bardzo często piję, czy to kawę, herbatę, czasem wino, no i czasem gdzieś tam coś po prostu niechcący skapnie. Nigdy nie zalałam książki tak, żeby zalać rzeczywiście jakoś bardzo, żeby nie dało się później odczytać tekstu, żeby rzeczywiście ta książka była jakoś tak, wiecie, porządnie zalana, ale gdzieś jakaś kropelka na pewno mi skapnęła i to pewnie podejrzewam nieraz. Nigdy nie przeczytałaś żadnego erotyka. I tutaj znowu przeczytałam, i to też nie jeden. Przeczytałam na przykład książki 50 twarzy Greya. Przeczytałam chyba dwie, wydaje mi się, że trzeciej nigdy nie dokończyłam. Ale czytałam też na przykład książkę Turbulencja. Autorka chyba nazywała się Whitney G, z tego co pamiętam. I nawet recenzja tej książki jest na moim kanale, tak więc jak dobrze poszukacie, to gdzieś przez 3-4 lat myślę, że znajdziecie tę książkę, tę recenzję, tę opinię, pogadankę. Także zdarza mi się czytać erotyki, absolutnie nie mam nic przeciwko temu gatunkowi. Może nie jest to mój pierwszy wybór, ale na przykład dosyć często czytam romanse i w romansach oczywiście te sceny erotyczne też się pojawiają. Być może nie sięgam po książki, dla których ta erotyka jest jakby głównym punktem fabuły, główną osią fabuły, ale czasem też mam na taką książkę ochotę i zupełnie nie widzę w tym nic złego, także jak najbardziej przeczytałam w życiu erotyk i to nie jeden. Nigdy przenigdy nie zgubiłaś żadnej książki i tutaj też mi się zdarzyło raz. To znaczy, generalnie nie jestem osobą, która coś gubi, w ogóle ja rzadko gubię jakieś rzeczy, ale książkę, pamiętam tę sytuację, udało mi się zgubić raz. Była to książka z biblioteki, lektura szkolna.
Wydaje mi się, że był to Kordian. Nie jestem na 100%. Albo Kordian, albo Konrad Wallenrod. Jakaś taka cieniutka lektura szkolna, którą właśnie miałam wypożyczoną z biblioteki. Miałam ją w szkole i nie pamiętam, co się z tą książką stało. Po prostu musiałam ją gdzieś zostawić, nie wiem, na jakiejś lekcji, w jakiejś klasie, nie mam pojęcia. Natomiast rzeczywiście tę książkę zgubiłam. Na szczęście nie było wielkiego problemu, ponieważ wystarczyło odkupić tę książkę w jakimkolwiek innym wydaniu. I tyle. I jakby sprawa została zamknięta, odkupiłam książkę i nic się na szczęście poważnego nie stało. Tak więc, no tak, raz mi się tę książkę rzeczywiście zdarzyło zgubić, ale był to, z tego co wiem, tylko jedyny raz. Nigdy przenigdy nie pożyczyłaś i nie oddałaś komuś książki. No i tutaj rzeczywiście, poza tą sytuacją z biblioteki, taka sytuacja nie miała miejsca. Ja też raczej nie pożyczałam książek od innych osób. Jeżeli już pożyczałam książki, no to właśnie z biblioteki. W ogóle biblioteka, całe dzieciństwo to było miejsce, do którego chodziłam chyba najczęściej, ponieważ wtedy nie kupowałam własnych książek. Natomiast nigdy, raczej rzadko kiedy pożyczałam książki od kogoś, pożyczałam Harry'ego Pottera od sąsiada, natomiast zawsze mu te książki oddawałam, ale no tak, żeby od kogoś pożyczyć i z premedytacją tej osoby nie oddać, no to na pewno mi się nigdy nie zdarzyło. Być może kiedyś gdzieś jako dziecko, w takich jakichś, wiecie, latach, których nie pamiętam, być może pożyczyłam jakąś książkę i jej nie oddałam, natomiast na pewno nigdy nie zrobiłam tego celowo, ale w ogóle żadna taka sytuacja mi nie przychodzi do głowy, także no myślę, że mogę tutaj odpowiedzieć, że nie, taka sytuacja nie miała nigdy miejsca. Nigdy nie zostawiłaś książki w samolocie? Nie. Nigdy mi się to nie zdarzyło. W samolocie też raczej książek nie czytałam, ponieważ kiedy latałam samolotem jako stewardessa, kiedy pracowałam, no to nie było na to czasu, nie było w ogóle jak tego robić. Natomiast kiedy latałam jako pasażer, no to najczęściej albo spałam, albo sobie oglądałam coś, wiecie, w tych ekranach, takich jakieś filmy, których na przykład nie było dostępnych gdzieś tam na Netflixie czy na innych platformach streamingowych, które po prostu miałam szansę obejrzeć tylko będąc w tym samolocie, więc to robiłam. A też jako pasażer nie latałam na długich odcinkach. Mój najdłuższy lot jako pasażerka, no to właśnie była Polska Dubaj, także to było 5,5 godziny zaledwie. Znaczy czytałam książki, to nie jest tak, że w ogóle nie czytałam książek, oczywiście, że czytałam, ale nie, nigdy, zmierzając do odpowiedzi na pytanie, nigdy jej tam nie zostawiłam, nigdy żadnej książki w samolocie nie zostawiłam. Nigdy nie zaspoilerowałaś sobie zakończenia książki i to też w ogóle wiele tych założeń okazuje się nieprawdziwych, to znaczy na wiele tych założeń odpowiadam przeciwnie, ponieważ też zdarzyło mi się to i to niejednokrotnie, ale mi jakby to już mówiłam wielokrotnie, spoilery nie przeszkadzają, więc nic wielkiego się nie stało. A w jaki sposób to zrobiłam? No na przykład sama poprosiłam kogoś celowo, żeby mi opowiedział o jakiejś książce, bo chciałam ją przeczytać, a czasem mam wręcz tak, że po prostu jakiś taki soczysty spoiler mnie do tej książki jeszcze bardziej zachęci, jeszcze bardziej będę chciała ją przeczytać. Tak więc zdecydowanie tak, ale czasem też na przykład różni twórcy, i ja też to oczywiście robię, mówimy coś takiego, że wiecie, w tej książce dzieje się taki plot twist, taka rzecz się tam dzieje, ale nie mogę wam powiedzieć ze względu na spoilery, no to ja już sobie w głowie mniej więcej układam scenariusz, co tam się może wydarzyć i zazwyczaj on się potem sprawdza, także po tym jak czytam tą książkę, to sobie myślę, okej, tu będzie plot twist, więc tu pewnie wydarzy się to albo to. No i już potem po prostu wiem, do czego to zmierza. Na przykład tak sobie zaspoilerowałam zakończenie trylogii Niezgodna. Wiedziałam, jak się kończy Wierna właśnie przez to takie, o nie, ta książka się tak kończy, że na pewno się tego nie spodziewacie, na pewno się nie domyślicie. No to jakby w mojej głowie już zrodził się jeden możliwy scenariusz, który rzeczywiście się sprawdził. No i tyle. I tutaj nie mam do nikogo pretensji, bo tak jak mówię, oczywiście sama też to robię, to jest normalne i zupełnie mi to nie przeszkadza, ale w taki sposób również właśnie zdarzyło mi się zaspoilerować sobie jakąś książkę, po prostu oglądając innych albo sama wręcz prosząc o te spoilery, bo byłam ich ciekawa. Nigdy nie zostawiłaś książki w pokoju hotelowym i rozumiem, że oba te pytania o samolot i o hotel to właśnie odnoszą się do mojej pracy jako stewardessa. No i tutaj ponownie też nigdy mi się to nie zdarzyło, ale ja też raczej nie zabierałam książek na layovery, na te pobyty, ponieważ te pobyty były krótkie, one trwały, wiecie, 24 godziny, a pośród tych 24 godzin trzeba było jeszcze znaleźć czas na sen, tak więc zostawał nam jeden tak naprawdę dzień albo często i pół dnia, żeby coś pozwiedzać. Także mnie przede wszystkim w hotelu bardzo często nie było, najczęściej gdzieś wychodziłam, wracałam tam tylko po to, żeby się przespać przed lotem, przed powrotem do Dubaju, więc też tego czasu na czytanie za bardzo nie było. A jeżeli już coś chciałam poczytać, to najczęściej miałam za sobą albo czytnik, albo po prostu w telefonie na Legimi czytałam jakąś książkę. No, oczywiście zdarzało się tutaj znowu tak samo jak w samolocie, że czytałam książki papierowe, ale no, nigdy nie zdarzyło mi się jej tam zostawić. A przynajmniej nie przypominam sobie takiej sytuacji, ale no nie, no, raczej bym pamiętała, myślę. Nigdy nie utopiłaś książki w wannie. I tutaj nie, nigdy mi się to nie zdarzyło, ale to wynika też z tego, że ja znowu bardzo rzadko czytałam książki w wannie. To znaczy w ogóle teraz, odkąd mieszkam sama, czyli już od ładnych paru lat, w ogóle nie mam wanny, tylko prysznic niestety. Natomiast w domu rodzinnym, jak mieszkałam z rodzicami, to oni rzeczywiście mieli wannę. Mówię mieli, ponieważ teraz już jest prysznic, był remont, także już tej wanny też nie ma. I czasem nawet chciałam sobie zrobić taką kąpiel z bąbelkami i właśnie z jakąś książką, ale jakoś nie sprawiało mi to przyjemności. To znaczy jak już brałam taką kąpiel, to lubiłam się zrelaksować, zamknąć oczy, jakoś tak, wiecie, wyłączyć całkowicie, a nie trzymać książkę w jakiejś niewygodnej pozycji, żeby właśnie ta książka mi się nie zamoczyła przypadkiem. Także no nie, po prostu mi się to nie zdarzyło, bo też tego nie robiłam za bardzo. Nie wiem, raz czy dwa może zabrałam książkę do wanny i przy tych okazjach nie utopiłam jej.
nigdy przenigdy nie oddałaś książki do biblioteki. No i tutaj właśnie ta sytuacja, o której już Wam wspomniałam, czyli ten Kordian, czy też Konrad Wallenrod, cokolwiek to było, którą to książkę po prostu zgubiłam, no to rzeczywiście mi się zdarzyło. Poza tym taka sytuacja nie miała miejsca, zdarzyło mi się książki przetrzymać, ale też jak przetrzymywałam, to raczej zwykle zanosiłam jakieś swoje książki, żeby oddać jako prezent dla biblioteki i jako takie trochę, taka trochę rekompensata za to przetrzymanie. Także ostatecznie też biblioteka na tym zyskiwała, więc no nie. Ja tutaj mogę z czystym sumieniem też odpowiedzieć, że po prostu nigdy mi się to nie zdarzyło. Nigdy nie zaspoilerowałaś komuś zakończenia książki, czyli już nie sobie, a komuś. I tutaj też jestem winna, przyznaję, też czasem wypisaliście mi w komentarzach, że na przykład za dużo zdradziłam, mówiąc o jakiejś książce gdzieś tam w podsumowaniu miesiąca czy coś. Albo też właśnie na przykład mojej siostrze często spoilerowałam książki, bo ona też bardzo lubi spoilery i czasem wręcz mnie prosi, żebym jej powiedziała, że czyta jakąś książkę i mówi, jak to się skończy, jak to się skończy, ja muszę wiedzieć, żeby przeczytać dalej. No i też jej wtedy to mówię, chociaż też staram się trochę jej mówić, że ale no to po co ja ci to mam powiedzieć, przeczytaj, będziesz wiedziała, będziesz bardziej ciekawa, co się wydarzy na koniec, ona nie, powiedz mi, więc czasem ulegam i czasem rzeczywiście do zakończenia książki jej zdradzam. Także tutaj rzeczywiście w tym przypadku robię to specjalnie, a w pozostałych przypadkach robię to niechcący, więc to nie jest tak, że złośliwie komuś spoileruję książkę, że sobie myślę, okej, teraz zepsuję ci zabawę z czytania tej książki i powiem ci, jak się kończy. No nie, ale tak jak wspomniałam, zdarzyło mi się to na kanale. Wynika to po prostu z tego, że ja na spoilery jestem bardzo mało wrażliwa i często coś, co dla mnie nie jest w ogóle żadnym spoilerem, okazuje się, że dla niektórych z Was może być. I brakuje mi czasem tego wyczucia, brakuje mi takiego filtra, żeby pomyśleć sobie, okej, to może być spoiler. Chociaż wydaje mi się, że już staram się to robić właśnie po Waszych uwagach i już staram się mówić trochę mniej. Nie zawsze mi to wychodzi, no ale tak, zdarzyło mi się zaspoilerować komuś zakończenie książki. Może nie samo stricte zakończenie, wiecie, co się dzieje na końcu, ale po prostu jakiś tam dalszy ciąg, którego ktoś może wolałby nie znać. Nigdy przenigdy nie wyciągnęłaś książki na imprezie. Tutaj znowu, bardzo rzadko chodzę na imprezy, więc też nie przypominam sobie takiej konkretnej sytuacji, ale podejrzewam, że mogło się tak zdarzyć. Może nie książkę papierową, ale właśnie bardziej książkę w telefonie, na Legimi. Gdzieś tam sobie ukradkiem mogłam podczytywać w jakimś takim momencie, kiedy nie było za bardzo co robić. No ale tak jak wspomniałam, ja bardzo mało chodzę po imprezach, bardzo rzadko jestem na imprezach. Jeżeli jestem, to są to raczej jakieś takie domówki, gdzie nas jest mało. No i gdzieś tam wszyscy ze sobą rozmawiamy, więc też nie ma takiej sytuacji. A na takiej imprezie, powiedzmy w klubie, no to byłam dosłownie kilka razy w życiu, mogłabym policzyć na palcach jednej ręki pewnie. No i po prostu no, nie przypominam sobie takiej konkretnej sytuacji, ale myślę, że mogło się tak kiedyś zdarzyć. Nigdy przenigdy nie napisałaś do autora. I tutaj wyjmując takie sytuacje, gdzie odpisywałam na jakąś propozycję współpracy na przykład przy jakiejś książce, to tak sama z siebie no, nigdy nie napisałam do autora, bo no, nie wiem tak naprawdę, co miałabym tam napisać. Wiecie, też są często takie pytania typu z jakim ulubionym autorem poszłabyś na kawę? I ja sobie myślę, no z żadnym, bo tak naprawdę co ja miałabym zapytać taką osobę? O czym miałabym rozmawiać? Nie jestem typem osoby, która ma potrzebę jakiejś takiej właśnie rozmowy z danym autorem danego dzieła. Bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, czy właśnie z jakimiś celebrytami, czy sławnymi ludźmi, z którymi chciałabym porozmawiać na jakiś konkretny temat. Tak sobie być może iść na kawę i poplotkować, może tak, ale napisać do kogoś, że cześć, przeczytałam Twoją książkę, bardzo mi się podobała, kiedy następna? No, nie wiem, jakoś, no chyba nie. Chyba nie miałam nigdy takiej potrzeby, także wydaje mi się, że nigdy tego nie zrobiłam. Nigdy nie pominęłaś tekstu w książce. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto tego nigdy nie zrobił. Oczywiście mi się to zdarzało, najczęściej przy okazji lektur szkolnych, bo ja jestem taką osobą i myślę, że wiele z Was też, która po prostu bardzo nie lubi, jak się zmusza do czytania jakiejś książki. Ja muszę chcieć po tę książkę sięgnąć, także często przy lekturach szkolnych miałam taki wewnętrzny opór, że to akurat nie jest to, co ja w tym momencie chcę przeczytać, a na przykład później do tych książek wracałam. Tak było na przykład ze Zbrodnią i Karą, którą przeczytałam dopiero w wakacje po tej klasie, w której ona była lekturą i bardzo mi się wtedy podobała. Także rzeczywiście ja wracam do niektórych z tych książek później i one mi się bardzo podobają, więc to nie jest tak, że mi się nie podobają, tylko po prostu nie lubię ich czytać na zawołanie. Ale też umówmy się, kanon lektur szkolnych jest bardzo źle dobrany, przynajmniej był w moich czasach. No bo na przykład, nie wiem, w podstawówce, kiedy mam 11 czy 12 lat, a ktoś mi każe czytać Krzyżaków, no to co ja z tej książki wyniosę? No nic. Także wynikało to na pewno z tego. Opisy w Nadniemnym myślę, że każdy pomijał. Nie wiem, czy jest tutaj ktoś, kto kiedyś przeczytał Nadniemnym w całości, absolutnie kropka do kropki. Także oczywiście, że mi się zdarzało pomijać fragmenty w książce, ale było to właśnie zazwyczaj przy okazji lektur szkolnych, gdzie gdzieś tam próbowałam tylko wyłapać te najważniejsze informacje, albo w ogóle czytałam streszczenia. Także tak. Nigdy przenigdy nie kupiłaś dwa razy tej samej książki. I tutaj zastanowiłam się chwilkę nad tym pytaniem, bo nie wiem, czy chodzi o to, że nigdy nie kupiłam dwa razy tej samej książki w tym sensie, że zapomniałam, że już ją mam na półce i kupiłam ją drugi raz, czy w takim sensie, że kupiłam tę samą książkę dwa razy, ale na przykład w dwóch różnych wydaniach.
Jeżeli chodzi o ten pierwszy przypadek, no to nie, nigdy mi się nie zdarzyło zapomnieć, że jakąś książkę mam i po prostu kupić ją ponownie. Ale jeśli chodzi o drugi przypadek, to jak najbardziej mi się zdarzyło, mam kilka takich książek na półce, które mam po prostu w różnych wydaniach. I nawet sobie właśnie je tutaj zabrałam, żeby Wam pokazać takie przykłady. I oczywiście takim sztandarowym przykładem jest tutaj Harry Potter. I mam to pierwsze wydanie Harry'ego Pottera, które czytaliśmy wszyscy w dzieciństwie, myślę, ale mam też wydania ilustrowane. Te ilustrowane kupuję bardziej w takiej formie kolekcjonerskiej, to znaczy, kiedy wracam do Harry'ego czytać ponownie, no to wracam do tych wydań zdecydowanie, bo po prostu, umówmy się, łatwiej się to czyta. Natomiast te ilustrowane zbieram, bo no, one są piękne, one mi się bardzo podobają, są naprawdę porządnie wydane, na porządnym papierze i myślę, że warto je mieć na półce, jeżeli się oczywiście lubi tę serię. A być może kiedyś, kto wie, będę czytać ze swoją siostrzenicą albo ze swoim chrześniakiem i będziemy sobie razem właśnie te obrazki oglądać. Nie wykluczam też takiej opcji, jak dzieciaki trochę podrosną. Także na przykład to jest właśnie taka seria, którą mam podwójnie. Ale mam też kilka takich klasyków, na przykład moją ukochaną Jane Eyre, która jest jedną z moich ulubionych książek w ogóle. I mam tutaj wydanie, które czytałam jako pierwsze, czyli Jane Eyre Autobiografia. To jest wydanie wydawnictwa MG, chyba z 2015-16 roku, jakoś tak. To jest właśnie to wydanie, w którym ja się zapoznałam z Jane Eyre. Tutaj mam jakieś znaczniki nawet z tamtego czasu. A drugie wydanie, które kupiłam, to jest to całkiem nowe z wydawnictwa Świat Książki, z tej ekskluzywnej edycji limitowanej, które po prostu bardzo mi się podobało i stwierdziłam, że koniecznie muszę je mieć na swojej półce. Także tutaj mamy tę samą książkę dwa razy. I z takich podwójnych książek mam też na przykład Portret Doriana Graya Oscara Wilde'a. Mam tutaj wydanie Zysku i Spółka i mam też wydanie Vespera. I to nie do końca są te same książki, ponieważ to wydanie Zysku to jest wydanie to nieocenzurowane, czyli to, które jest krótsze, które nie zawiera jakichś tam rozdziałów, ale jednocześnie ma jakieś fragmenty, które w tej części zostały wykreślone, bo to jest to wydanie już ocenzurowane z tą taką długą przedmową, gdzie są chyba dwa dodatkowe rozdziały. Także ja, kiedy czytałam tę książkę, to czytałam to wydanie, to nieocenzurowane, natomiast w tym wydaniu brakuje rozdziałów, które zostały dopisane później, także na pewno kiedyś sobie będę chciała przeczytać Portret Doriana Graya również w tym wydaniu, ponieważ też jest to jeden z takich klasyków, które są moimi ulubieńcami, które bardzo lubię, bardzo dobrze wspominam. Tak więc na pewno będę chciała do tej książki wrócić, ale już tym razem w tym drugim wydaniu, żeby poznać te różnice między obiema książkami. Także to były takie przykłady tych książek, które mam podwójnie, ale myślę, że jeszcze parę takich książek by się znalazło. Mam też na przykład takie książki, które mam i w polskim, i w angielskim wydaniu. Tak jest na przykład w przypadku Myszy i Ludzi Steinbecka, ale podejrzewam, że jakbym poszukała, to być może jeszcze coś tam by się znalazło. Nigdy nie płakałaś na żadnej książce. Fałsz. Płakałam zdecydowanie. Bardzo często płaczę na książkach. Wydaje mi się, że teraz częściej niż kiedyś, bo ja w ogóle jestem osobą, która bardzo łatwo się wzrusza i na przykład na filmach to płaczę nagminnie. Wystarczy, że jakaś delikatnie wzruszająca scena się pojawi i ja od razu, wiecie, łzy na pół twarzy. Przy książkach trochę mniej, troszkę mniej mnie te książki poruszają, ale i tak zdarza się to dosyć często, tym bardziej, że ja często sięgam właśnie jakieś takie smutne, poruszające książki, więc zdecydowanie tak, zdecydowanie płakałam na książce. Nigdy nie kupiłaś książki ze względu na okładkę. To pytanie jest trochę trudne, ponieważ oczywiście jeżeli mówimy tutaj o sytuacji, kiedy jest różne wydania tej samej książki, to no wiadomo, wybiorę to, które najbardziej mi się podoba. To jest chyba oczywiste i chyba każdy by tak zrobił. Natomiast tak, żeby iść do księgarni i kupić jakąś książkę, o której zupełnie nic nie wiem, tylko dlatego, że podoba mi się okładka, no to chyba nie. Chyba mi się nigdy tak nie zdarzyło. Ja też nie jestem jakąś wielką okładkową sroką. Oczywiście lubię ładne wydania książek i na przykład zawsze wybiorę w twardej oprawie, jeżeli mam taką możliwość. Ale też ta okładka nie jest dla mnie aż tak ważna. Wydaje mi się, że nie, ale być może kiedyś gdzieś coś takiego się zdarzyło, także no nie wiem, nie pamiętam takiej sytuacji, ale mogło się tak rzeczywiście zdarzyć. I ostatnie pytanie, tutaj takie dosyć ekstremalne, więc zakończymy takim mocnym akcentem, to jest nigdy przenigdy nie ukradłaś żadnej książki. I tutaj na szczęście z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie, nigdy nie ukradłam żadnej książki, w ogóle nigdy nic w życiu nie ukradłam. Także jestem tutaj spokojna, że mogę na to pytanie uczciwie odpowiedzieć. Nie, nigdy w życiu nie ukradłam żadnej książki. Okej, i to były wszystkie Wasze założenia, które podesłaliście mi do skrzyneczki. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie odpowiedzi i bardzo jestem ciekawa, jak Wy odpowiedzielibyście na niektóre z tych pytań. Także jeżeli macie ochotę, to wybierzcie sobie kilka albo chociaż jedno, takie, które najbardziej Wam się podobało i dajcie znać na dole w komentarzach, jaka jest Wasza odpowiedź. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć!